Cześć! Tak szybciutko tylko chciałam zrobić szybki wstęp. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jakie kosmetyki znajdują się w mojej łazience. Nigdy takiego filmu nie nagrywałam, a lubię takie oglądać i mam nadzieję, że Wy też. Dlatego właśnie dzisiaj postanowiłam taki filmik nagrać. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co znajduje się w mojej łazience, jakich kosmetyków używam, o których nie zawsze Wam mówię, to zostańcie i oglądajcie dalej. Zaczynamy od najniższej półki, ponieważ tutaj są rzeczy, które używam najczęściej. I zaczniemy może najpierw od tych tutaj rzeczy, które nie są w tym pudełeczku. Najpierw z tej strony są rzeczy do włosów, czyli olejek z L'Oreala, dzięki któremu moje włosy się tak nie puszą. Dalej spray dwufazowy z Riskura, z Schwarzkopf. Dalej mam szampon, to jest akurat właśnie suchy szampon z Balei. I właśnie tutaj są od najczęściej używanych rzeczy. Po najrzadziej. Suchego szamponu ostatnio używam bardzo, bardzo rzadko, dlatego już tam troszeczkę dalej stoi. Dalej mam piankę z Nivei, ona ma zadanie zapobiegać puszeniu się włosów też, ale ona jest właśnie do włosów kręconych, dzięki której moje loki utrzymują się dłużej. No i dalej tu jest lakier, tu akurat mam z Nivei, jakieś dodające objętości, oczywiście nie dodaję. I tutaj już mam, aha, jeszcze tutaj mam jedną rzecz do włosów, to jest cement termiczny z L'Oreala, którego używam zawsze, kiedy suszę włosów. No i tutaj jeszcze mam czysty aloes, którego używam i do włosów, i do twarzy, i kiedy na przykład, nie wiem, gdybym się opalała i gdybym za mocno się opaliła, to wtedy też użyłabym właśnie tego aloesu, bo on bardzo fajnie łagodzi. I tutaj już dalej mam rzeczy do twarzy. Pierwsza rzecz to jest płyn micelarny z Be Beauty. Teraz mój jeden z ulubionych płynów micelarnych. No i oczywiście woda różana. Tutaj w tym małym opakowanku mam peeling, to jest peeling, co to jest? Mikrodermabrazja po prostu. Ok, i teraz przechodzimy do tego, co tutaj jest w tym pudełku. Ok, jeżeli chodzi o pudełko, to tutaj mam tylko i wyłącznie rzeczy do twarzy, czyli do pielęgnacji cery rano i wieczorem. Najpierw tutaj może Wam powiem to, co tutaj wszystko stoi, co możecie zobaczyć. Tutaj mam olejek arganowy 100% naturalny. Tutaj mam olejek z awokado. Dalej mam oczywiście filtr z Dermedic 50. Tutaj mam potrójny kwas hialuronowy 1,5%, którego używam codziennie wieczorem. Dalej tutaj jest, co to jest? Naturalny olejek z drzewa herbacianego, którego używam, kiedy jakieś pryszcze chciałyby mi wyskoczyć. I nowy produkt, którego teraz używam, to jest serum z Organic Unica, to jest 100% naturalne serum i ono jest przeciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne. Dalej tutaj mam krem na dzień Organic Cosmetics, to jest po prostu krem nawilżający. Coś tu jeszcze mam, aha, tu mam taką rolkę z Body Shopu do rolowania sobie po prostu twarzy. I dalej tutaj takie rzeczy, które sobie leżą, to może je wyjmę i Wam je po prostu pokażę. Więc pierwsza rzecz to jest Sisal Face Avène, czyli taki mocno natłuszczający i nawilżający krem. I on może być stosowany i do twarzy, i na każdą partię ciała. Dalej mam oczywiście zestaw do wyprysków, czyli Elantan, maść ochronna z witaminą A i benzaknę. Aha, jeszcze mam maść tynkową, czy mam wszystko. I dalej mam jeszcze tylko krem pod oczy z Ziai i Vitalash, czyli serum do rzęs. I tak właśnie wygląda zawartość pierwszej półki. Teraz przechodzimy do drugiej. Druga półka to już są rzeczy mniej używane przeze mnie, oprócz tutaj tej części. I tutaj są oczywiście płatki kosmetyczne, szczotka do tapirowania i co to jest? Tangle Teaser. I teraz przejdziemy do tego, co jest tutaj. Tutaj oczywiście mam zmywacz do paznokci, tutaj dalej są patyczki kosmetyczne. Obok mamy dwa produkty, to jest peeling z Organic, taki czekoladowy, a dalej mam masło do ciała, ale to jest też naturalne masło i to jest po prostu masło kolagenowe. Tutaj dalej mam opaskę taką zabezpieczającą, kiedy sobie robię maseczki. No i tam już z tyłu mam filtr z Nivei, taki do ciała. I tu mam dwie takie mgiełki z Avonu, które dają efekt takiego rozświetlenia. I one są oczywiście też do ciała.
No i na końcu tutaj coś takiego, co było rok temu w Glossy Boxie, chyba już zepsute, a coś jak zamierzam. Patent Wrap, to jest też taki olejek rozświetlający. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą półkę, pokażę Wam jeszcze ostatnią. Ok, teraz przechodzimy już do ostatniej półki. Tutaj mam olejek z Baby Dream, którego używam do włosów. Dalej mam piankę z Balei, którą używam codziennie, ale po prostu tutaj stoi. I tutaj dalej mam mleczko z Balei do włosów i dalej mam samopalacz z kolastyny. I to jest wszystko, jeżeli chodzi już o tą półkę. Bo tu tylko tu jeszcze mam takie akcesoria do pielęgnacji twarzy. Chciałabym to Wam pokazać jakoś, ale żeby wszystko nie wywalić. O, coś takiego. Już Wam mówię, co tutaj mam. Na samym początku mam ten zestaw do osobistej mikrodermabrazji, którego cały czas używam. Dalej mam, nie pamiętam jak to się nazywało, to chyba był, o wiem, Neutrogena Wave. To jest taki produkt podobny, niby podobny do Clarisonic, który też ma tak dobrze oczyszczać i kupiłam go na Allegro. A to jest przyrząd do mikrodermabrazji igłowej. Też kiedyś kupiłam to na Allegro i po prostu tutaj sobie to siedzi. I to jest wszystko, jeżeli chodzi tutaj o te trzy półki. Teraz pokażę Wam, co mam tutaj przy wannie. No i na samym początku oczywiście szampony. Tutaj jest szampon z Balei głęboko oczyszczający. Dalej jest szampon Love to Mix Organic. I to jest szampon organiczny oczyszczający. Dalej maska i odżywka do włosów, taka kokosowa z firmy Oil Medica. Dalej odżywka z Altery, którą bardzo dobrze znacie. Tam jest maska do włosów drożdżowa, o tutaj, z receptury babuszki Agafi. I tam na dole możecie zobaczyć, to jest ta maska keratynowa z firmy Kalos. Tam oczywiście jest Alana szampon, ale ja go nie używam. I teraz przejdziemy już do drugiej części. No i teraz druga część wanny i tutaj od tej strony będę Wam mówić. Tutaj jest kojący żel do higieny intymnej z Green Pharmacy. Dalej oczywiście muszą być szalone plumki, czyli płyn do kąpieli, który bardzo fajnie się pieni. Dalej tutaj jest żel pod prysznic z Palomy. Tam troszeczkę z tyłu, czyli tu jest peeling, złoty peeling do ciała z Eveline. Tutaj jest balsam do mycia ciała po... To znaczy to jest balsam po kąpieli, który używa się w, tutaj jeszcze w wannie, czyli z Nivea właśnie, ale ja go używam przed goleniem nóg, ponieważ dzięki temu one nie są tak podrażnione. Tutaj oczywiście mam Pumex. Gdzie on jest? A, gdzieś mam palec. O, tu. Pumex. I tutaj wyżej jest szczotka do mycia pleców, ale nie tylko. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o to, co, jakie kosmetyki znajdują się u mnie w łazience. No dobra, to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach i przez kciuki w górę. Napiszcie mi też w komentarzu, jaki film chcielibyście zobaczyć następny i czego brakuje Wam na tym kanale. Będę bardzo wdzięczna właśnie za takie komentarze, ponieważ ja mam parę pomysłów na filmy, ale nie zawsze trafiam z nimi w Wasze upodobania, dlatego jeżeli Wy napiszecie mi, co byście chcieli zobaczyć, tym sposobem wszyscy będą zadowoleni. Więc dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, buziaczki, pa!